Dzień dobry! Witamy w kolejnym filmie na naszym kanale. I tak jak obiecaliśmy, tak jak ty obiecałaś w poprzednim vlogu, robimy Q&A. Tak, zebraliśmy znowu takie najfajniejsze kilka pytań. No i będziemy starać się odpowiedzieć wam jak najbardziej wyczerpująco. Także nie przeciągając, zaczynamy. Pytanka. Ja mam tutaj zebrane. Mamy tutaj wszystko. A, masz wszystko. Tak, porobiłam dobrze. Screeny. Organizacja. Chcesz sobie wybrać, od czego zaczynamy, czy ma to być niespodzianka? Może być niespodzianka, śmiało. Dobra, także pierwsze pytanie. Czy uważamy, że praca w social mediach jest męcząca? Odpowiedz. Ja mam odpowiadać? Wiecie co, ostatnio miałam taki dzień, gdzie naprawdę bardzo dużo musieliśmy zrobić w ciągu tego dnia. I tak w końcu mówię do Michaela, kurde, tak naprawdę czasami ludziom się wydaje, że nie robimy nic w tych social mediach, że to wiecie, że to jest po prostu jakieś stawianie zdjęć, wrzucanie filmików, a tak naprawdę otoczka wokół tego wszystkiego, co powstaje, jest naprawdę czasami ogromna i naprawdę trzeba dużo wysiłku i dużo takiego czasu poświęcić na to, żeby to wszystko właśnie ugrać. I odpowiadając na pytanie, czy jest męcząca, na pewno momentami jest, natomiast jest czasochłonna i nie są to godziny jak na przykład w korporacji, czy w takiej normalnej pracy etatowej, że pracujemy, nie wiem, od 8 do tej 16, tylko część dzieje się rano, po południu, a część też dzieje się w nocy. Tutaj ostatnio nagrywaliśmy też kilka materiałów nocą. Zobaczycie, co w ogóle fajnego wyszło. Wow, jestem mega już dumny. Nie długo. Jestem z tego mega dumny. Tak, i oczywiście jest też jakby cała otoczka tych social mediów. Mam tu na myśli, nie wiem, obróbka zdjęć, czy też na przykład montaż filmów. Ja na przykład teraz przechodzę z innego programu na inny, bo coś tam mi nie pasowało. To jest tak jakby też praca trochę bez końca. Czasami Ania mi ma za złe, że wieczorów nie spędzam z nią, tylko siedzę przed komputerem i coś tam dłubię. Na pewno jesteśmy zadowoleni, że możemy pracować tak jak pracujemy. Jesteśmy też również jesteśmy wdzięczni za to, bo robimy to, co lubimy i to jest chyba najważniejsze. Jakby to już, ile czasu to poświęcamy, nawet nie zwracamy tak na to uwagi właśnie tak. Przez to, że sprawia nam to po prostu radość. Także jest więcej plusów niż minusów. Może o minusach powiemy na przykład kiedy indziej. Kolejne pytanie. Czy jeśli jeden z was chciałby zamieszkać za granicą, to czy drugi by za nim poszedł? I może zacznę, jeżeli pozwolisz. Odpowiem, że tak. Jakby, no... Bez zastanowienia. Wydaje mi się, że żyjąc razem z kimś, kochając drugą osobę, nie wyobrażamy sobie po prostu życia bez siebie, tak? I niezależnie, czy to będzie w Warszawie, czy w Afryce, czy kurczę na, nie wiem... w Grecji. Czy w Grecji, to... Decydując się na życie wspólne, chcemy to życie przeżyć razem i niezależnie gdzie to będzie, myślę, że tam będziemy po prostu razem we dwójkę plus Kolbi. Ja osobiście rok temu myślałem mocno nad tym, żeby zamieszkać w Grecji i tutaj przegadywałem ten temat z Anią, ponieważ ja miałem pracę zdalną i mogłem sobie na to pozwolić, a Ania miała w tym czasie studia i nadal ma, dlatego to jakby nas uchroniło przed tą przeprowadzką. Myślę, że taki temat jakby zamieszkania chociaż na chwilę gdzieś indziej dalej jest. Tak. Tylko jakby czekamy na to, żeby po prostu zakończyć moje studia. To co najważniejsze, tak, skończyć. Tak. I później można decydować. Nie chodzi o to, że przeprowadzimy się gdzieś za granicę i zostaniemy tam do końca życia, bo nie, sama nie wiem, czy dobrze bym się czuła po prostu w obcym kraju, a nie mieszkając tutaj przy rodzinie. Ale jednak mamy taką myśl, że kurde, fajnie spróbować czegoś nowego i fajnie zobaczyć, jak się mieszka tu, tam i jeszcze gdzieś indziej. I wtedy sobie nawet mieć takie... Porównanie. Porównanie, żeby wybrać już takie miejsce docelowe, gdzie byśmy chcieli osiedlić się tak. Dłużej. A czy w tym, czy na pewno to będzie Polska, tak mi się wydaje. Chociaż jeszcze kilka lat temu miałem takie myśli, że będzie ze mną 100% za granicą. Pożyjemy, zobaczymy. Czy niebawem na filmach pojawi się ktoś od nas z rodziny? Znowu wracamy do tego punktu wyjścia, gdzie chyba na ostatnim Q&A mówiliśmy o tej rodzinie. Czy my to oczywiście rozumiemy, że z biegiem tych filmików zapewne chcielibyście poznawać szerzej naszą rodzinkę i nas samych. Natomiast możemy wam powiedzieć, że na pewno to się kiedyś zdarzy, ale nie mamy na to parcia. Po prostu jeżeli to wyjdzie jako spontan, to super, ja się będę cieszył, jeżeli oczywiście mama, tata moi wyrażam zgodę. Chociaż moja mama jest czasem na moim Instagramie. Ale jeżeli tak jakby cisnąć w to i chodźcie, nagramy coś razem, to w ogóle nie mamy takiego parcia. Dobrze mi się wydaje.
No ja też tak myślę, że jakby nic na siłę. I po prostu czekajmy na taką okazję, gdzie dwie strony będą tego chciały i wyrażą na to zgodę oczywiście. Ja tutaj mam z tyłu głowy jeszcze taki film, który niedalekiej przyszłości nagrywamy. Aha, to że możliwe, że ktoś się pojawi, ale też nie chcę wam nic obiecywać, po prostu no zobaczymy, wyjdzie to w praniu, jak to tam wszystko się ułoży. Tak, cicho, bo spoglądają. I tutaj mam jeszcze jedno pytanie, czy takie z luźniejszych, czy wybieramy się niedługo do Grecji? Tak, wybieramy się. Ale nie możemy powiedzieć kiedy. A, to znowu, dobra, to, tak. Jesteśmy ale tak, koniec, kolejne. Wybieramy się i zobaczycie kiedy to nastąpi. Tak. Ja mam teraz jedno pytanie i w sumie chciałabym w końcu poruszyć ten temat, bo pytanie pojawia się dość często. Uwierzcie, że nigdy nie sądziłam, że będę nagrywać na ten temat jakiś filmik, że będę się wypowiadać w tym temacie, ale uważam, że skoro mam możliwość dotrzeć do chociaż jakiejś małej grupy odbiorców, to uważam, że warto. Chciałabym wam trochę opowiedzieć o zaburzeniu odżywiania, ponieważ pytacie mnie często, czy kiedykolwiek miałam z tym do czynienia i odpowiadam, że tak. W czasach gimnazjalnych, kiedy właśnie poszłam do pierwszej klasy gimnazjum, bo mnie jeszcze wtedy to gimnazjum było, niestety zachorowałam i zachorowałam dość mocno i powiem wam szczerze, że wspominam to bardzo źle, dlatego zależy mi na tym, żeby chronić innych przed tym wszystkim, co ja przeżyłam. Zaburzenia odżywiania, które tutaj u mnie występowały, na pewno były też powodem tego, w jakim towarzystwie się obracałam. Niestety idąc do gimnazjum, był wtedy taki trend, że jakby wszystkie dziewczyny chciały się odchudzać i chciały wyglądać jak z obrazka. Wydaje mi się, że to był taki początek tych wszystkich właśnie social mediów, że to wtedy powstawał, wiesz, Facebook, jeszcze chyba Nasza Klasa, tak. Jakby Ask FM, jakby tam nagle zaczęło się robić to takie popularne, wrzucanie swoich zdjęć i tak dalej. I myślę, że przez to właśnie ten trend pojawił się, że każda chciała wyglądać jak modelka z internetu. No i niestety ja to wzięłam trochę za mocno do siebie. Jak zobaczyłam, że wszystkie się dziewczyny odchudzają, gdzie nigdy wcześniej nie przeszkadzała mi moja waga, bo powiem wam szczerze, że ja nigdy nie byłam pulchną dziewczynką. Wyglądałam może troszeczkę inaczej niż teraz. Nawet nie pamiętam, jak to było wagowo. Na pewno byłam w normie. Nie, nigdy nie byłam otyła, nigdy nie byłam zachuta, zawsze byłam w normie. No i zaczęło się odchudzanie, dość drastyczne, nie powiem, że nie. I właśnie wpadłam w silną anoreksję, która niestety trochę trwała. Może widzicie po mnie, że ciężko mi o tym mówić, ciężko mi w ogóle wracać do tych czasów, bo to było mniej więcej rok, czy nawet ponad rok najgorszego okresu w moim życiu. To, co zrobiłam ze swoim ciałem, nigdy w życiu nie chciałabym, żebyście zobaczyli wy, tak jak i ty. Nie chciałabym, żebyś zobaczył, w jakim ja stanie byłam. Uwierzcie mi, że nie mam żadnego zdjęcia. Żadnego zdjęcia z tamtego okresu. Wszystko, co miałam, bo miałam, zostało usunięte, tak, że już po prostu nie ma powrotu do tych zdjęć. Tutaj, jeżeli chodzi o anoreksję, to niestety już wchodzi specjalista, wchodzi psychiatra i on się zajmuje takimi chorobami. Ja również do takiego trafiłam, oczywiście najpierw to było wizytą psychologa, psycholog zobaczył, co się dzieje ze mną, co się dzieje w mojej głowie i wysłał mnie dalej. No i trafiłam do cudownej pani, która się mną zajęła. Oczywiście tam też weszły jeszcze leki i tak dalej, no i rzeczywiście ona pomogła mi z tego wyjść, za co jestem wdzięczna. To, co zafundowałam swojej rodzinie i sobie, jest po prostu nie do opisania, dlatego uwierzcie mi, że nie warto. I nie wiem, jeżeli ja słucham, czy od mojej siostry, czy coś, że wiecie, że ona by chciała się odchudzać. Ty się od razu włączasz. To ja już się tak włączam, ja po prostu bym eksplodowała, bo ja nigdy w życiu nie pozwoliłabym na to, żeby bliska mi osoba przeżyła to, co ja. Mhm. Także to jest taki temat, którego zawsze się bałam trochę poruszyć, ale ku przestrodze dla innych. Akceptujmy siebie, jak wyglądamy i naprawdę dbajmy o siebie, jak możemy, bo zdrowie jest tutaj najważniejsze. I mamy jedno zdrowie. Jeżeli już coś raz coś tam popsujemy, to czasami skutki są do końca życia. No i jeszcze jedna może taka ważna rzecz, że jeżeli macie jakieś takie myśli w głowie, że może rzeczywiście coś jest tam nie tak, że może rzeczywiście chcielibyście zmienić jakoś swoje ciało, to na pewno udawajcie się od razu do specjalisty i nie róbcie nic na własną rękę. To musicie mi obiecać, że jakby
Jeżeli nawet ktoś się chce odchudzać, to niech to robi z głową i z osobą, która jest za to odpowiedzialna. Tym bardziej młode dziewczyny, żebyście po prostu nigdy w życiu same nie decydowały o czymś takim, czy wy jesteście za grube, czy jednak nie. Dlatego... Nie popadali w kompleksy i żeby was ta wizja idealnego ciała, życia nie zwodziła, bo to może zgubić. Nawet jak Anię poznawałem, to pamiętam, że ona była mega chuda. Ty byłaś wręcz takim patyczkiem. Tak. I nie wiem, z biegiem lat, teraz nie wiem, jakoś tam przebrałaś te kilka kilogramów i teraz ty też się sama dobrze czujesz w tym ciele. Mimo to, że na przykład w tej chorobie całej miałam powiedziane, że w takim i w takim czasie masz przytyć tyle i tyle. I ja tyle tyłam, bo oczywiście musiałam, ale później, mimo że ja już wyszłam z tej anoreksji, ja nadal byłam szczupłą osobą, bardzo szczupłą i dużo osób mi na to zwracało uwagę. I jakby to, żeby wyjść całkowicie z tej takiej, wiecie, z tej takiej kruchości, bo naprawdę no nie było ze mnie nic, to trwa długie, długie lata i ja do teraz ze sobą walczę. Walczę o to, żeby wyglądać zdrowo i moim zdaniem w tym momencie już mogę tutaj się pochwalić, że rzeczywiście ja mam jakieś kobiece kształty, w końcu udało mi się je uzyskać. Jeżeli moja waga leci w dół, to mi się już pojawia takie światełko w głowie, coś jest nie tak, bierzesz się do jedzenia. No i po prostu cały czas jest o to walka, więc to nie jest tak, że jakby wyleczycie się z tego, już jest koniec, tylko to już właśnie zostaje z wami do końca życia i zawsze musicie mieć na uwadze to, jak wyglądacie. A teraz właśnie, tak jak Michael mówi, chyba wyglądam w końcu zdrowo, chyba wyglądam w końcu kobieco i mam nadzieję, że tak już zostanie. Dobra, i tutaj ostatni jeszcze rodzyneczek z pytań, które wybrałam. Czy jesteście o siebie zazdrośni? Kontynuuj. Kurde, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno ta zazdrość była większa w momencie, kiedy dopiero docieraliśmy do siebie, dopiero kiedy się poznawaliśmy. Okay. Ja wtedy miałam coś takiego, że kurde, rzeczywiście jak tam się gdzieś spotykałeś z kimś innym, czy to były koleżanki z Grecji, czy coś, to zawsze było w głowie coś takiego, że taka minimalna chociaż zazdrość się pojawiała, że a co jeśli ona jemu się spodoba bardziej niż ja? No wydaje mi się, że na początku ta zazdrość przejawia się na pewno mocniej niż później. Tak, ty tak. Jesteś o mnie zazdrosny. Znaczy w pewnym sensie jestem, ale jest to jakby, nie wiem, zdrowa zazdrość i nie jest to zazdrość toksyczna, tak? Gdzie zabraniamy sobie gdziekolwiek wychodzić i siebie kontrolujemy. Dawaj, pokaż mi swój telefon. Nigdy nie przejrzałam twojego telefonu i ty mojego też nie. To teraz pokazuj, dawaj. Proszę bardzo, ja nie mam nic do tego. Ale jakby wiecie, na przykład znamy swoje piny z telefonu, jakby nie uważam, że to jest coś złego, bo jeżeli jednego telefonu nie ma, z drugiego chcesz skorzystać, to jakby Michael nigdy nawet by tak nie pomyślał, że ja biorąc jego telefon... Dawaj mi tutaj, muszę coś zobaczyć jeszcze szybko, daj. Tak, że ja bym ja bym po prostu chciała ci coś przejrzeć, twojego prywatnego, bo jakby szanujemy swoją prywatność. I to bardzo, i to mi się mega podoba. I to jest najważniejsze, że jakby ufamy sobie, tak? I przez to, że sobie ufamy, tak mamy swoje prywatne też jakieś tam życie, konwersacje, których po prostu druga osoba nie musi widzieć. Wydaje mi się, że jest to bardzo zdrowa relacja nasza. Aby tak dalej, żeby to się bardziej rozwijało, żebyśmy byli do końca świata jeden dzień dłużej. Oby tak było. No i tym pytaniem chyba kończymy. Tak, taką. Nasz film, nasze Q&A dzisiejsze. Każdy miły komentarz z waszej strony jest bardzo mile widziany, staram się odpisywać, klikać te serduszka, także... Wszystko czytamy, to tak, możecie wszystko, mieć wszystko pewne, czytamy. Że wszystko. Nawet te złe, ale czytamy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za oglądanie tego filmu i Cudownie. Widzimy się niebawem. Zakryj, tak jak zawsze zakrywamy ręką. Jo!